nowoczesny, rodem z XXI wieku, a tymczasem budowa nowego sądu stanęła. Budowa Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu przy zbiegu ulic Wyszyńskiego, Zamojskiego i Pawłówka rozpoczęła się w kwietniu 2011 roku. Całość inwestycji opiewa na około 125 milionów złotych. Sąd rósł na naszych oczach, codziennie widać było postępy prac. Okazuje się jednak, że od początku października na budowie nic się nie dzieje. Jest prawdopodobne, że wykonawca utracił płynność finansową. W tej chwili ta kwestia jest badana przez dyrektora finansowego Sądu Okręgowego. Nie wiemy, czy uzyska wykonawca tę płynność finansową. Zależy to od wielu czynników, dlatego trwa obecnie taki okres oczekiwania. Nie są podejmowane żadne czynności ze strony sądu, czyli dyrektora finansowego, który tymi kwestiami gospodarczymi zarządza. Są natomiast prowadzone rozmowy i czekamy, jak sytuacja rozwinie się w czasie. Wykonawcą budowy jest firma Polimex Mostostal. Jak się dowiedzieliśmy, zleceniodawca, w tym przypadku Zamojski Sąd, nie ma zaległości w finansowaniu budowy.